Dobra pamięć. Rok 2020 pod kątem podcastów chciałbym rozpocząć tematyką pamięci prospektywnej. To jest taka pamięć powiązana z tym, co musimy zapamiętać, aby w przyszłości wykonać. Coś na tej zasadzie i takim dobrym przykładem jest sytuacja, gdy idziesz do pracy i musisz pamiętać o tym, żeby zabrać drugie śniadanie albo żeby zabrać jakąś torbę, jakieś specjalne dokumenty, musisz o tym pamiętać, musisz przechować te informacje w pamięci do momentu, w którym faktycznie ta informacja będzie dla Ciebie użyteczna. I wokół tego typu zagadnień w tym odcinku chciałbym się troszeczkę poobracać, bo istnieją pewne techniki, które mogą pomóc ci w takiej codziennej rutynie, żeby lepiej radzić sobie z przypominaniem tego typu prostszych, trudniejszych. Rzeczy, żeby to życie sobie jakoś ułatwić. Opowiem Ci o tym, w jaki sposób tę pamięć prospektywną wspomagać poprzez bardzo proste triki. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego zapominamy dlaczego może inaczej dlaczego my nie potrafimy sobie przypomnieć pewnych rzeczy. Najprostszym wytłumaczeniem jest to, że Podczas dnia codziennego jesteśmy bardzo często wytrącani z równowagi czasami to wytrącenie następuje wskutek klasyki, czyli smartfona. Powiadomienia z Tindera, powiadomienia z Instagrama są czymś przecież dużo bardziej ważnym niż to co się akurat na celowniku naszej uwagi powinno znajdować. Tego typu sytuacja już powoduje, że ta informacja, którą przechowywaliśmy w naszym umyśle, gdzieś tam schodzi na dalsze plany, a w momencie gdy powinna być aktywowana, powinna być tak, w, w taki sposób, powiem, trigerowana, ona się już nie ma szans pojawić. Zatem wytrącanie z równowagi, coś co ja często podkreślam w kontekście pamięci, my, jeżeli mamy kiepską uważność, kiepskie skupienie, a nasza uwaga dodatkowo jeszcze jest w cudzysłowie, kradziona. Mamy problem, żeby cokolwiek sobie sensownie przypomnieć. Ja bym też podał ze swojego podwórka dobry przykład kolejnego czynnika, jakim jest też zamyślenie, bo zdarza mi się często być osobą. Pełną myśli, kogoś widzę na ulicy i nie jestem w stanie powiedzieć cześć, bo nawet nie zauważyłem jego twarzy, byłem tak bardzo pochłonięty swoimi myślami. Trudno przypomnieć mi w ogóle sobie, że po drodze z domu do, do sklepu miałem kupić jakieś leki w aptece. Czy, czy miałem zrobić zakupy, bo w odpowiednim momencie, przez swój natłok myśli, nie byłem w stanie przypomnieć sobie, co ja w ogóle miałem zrobić i że w ogóle coś miałem zrobić, prawda? Tak podsumowałbym sobie ten zestaw czynników taką kwestią jak brak wskazówki. I wskazówka jest czymś, co tak naprawdę będzie fundamentem naszego dzisiejszego podcastu, ponieważ powiem Ci, w jaki sposób wskazówki sobie tworzyć, aby umieć z nich skutecznie odtwarzać potrzebne w danym momencie informacje. A wskazówka jest niczym innym jak właśnie takim pomocnikiem, taką zewnętrzną lub wewnętrzną, zaraz sobie o tym powiemy szerzej, takim zewnętrznym lub wewnętrznym narzędziem do tego, żeby coś w danym momencie sobie przypomnieć. Jeżeli chodzi o wskazówki zewnętrzne, dobrym przykładem żeby to szybko zobrazować, może być taka sytuacja, gdy chcesz wziąć prezent dla swojej partnerki albo partnera. Jest na przykład Dzień Kobiet i kupiłeś partnerce kwiaty, kupiłeś partnerce jakąś dobrą butelkę wina. Właśnie wychodzisz z tego mieszkania, ale totalnie zapominasz o jednym albo drugim elemencie twojego całego prezentu. No i co teraz? Myślę, że, że nie będzie satysfakcji stuprocentowej, raczej będzie 50% maksymalnie, a fajnie byłoby przecież zrobić prezent taki, jaki on był w założeniu czyli bierzemy i te róże, i, te, i to wino na przykład, tak? Więc w takiej sytuacji możemy pozostawić nasz prezent. Przy butach patrzymy na to, żeby wziąć swoje buty, no chyba że jesteśmy panem Wojciechem Cejrowskim, i przy butach zawsze gdzieś ta nasza uwaga podczas wyjścia z mieszkania się spotyka i widzimy tam, że jest na przykład butelka wina czy jest, czy jest bukiet kwiatów, więc siłą rzeczy musimy. Zabrać to ze sobą, gdy będziemy wychodzić z mieszkania. I jest to taki pierwszy przykład dobrej wskazówki zewnętrznej. Umieszczamy sobie coś na widoku w odpowiednim momencie, gdy ta informacja będzie nam potrzebna. Bo co by było, gdybyśmy przypomnieli sobie o tym, że trzeba ten prezent wziąć, ale na przykład 5 minut przed wyjściem? No to jest szansa, że przez tych kolejnych 5 minut coś nas z tej równowagi znowu wytrąci. Ktoś zadzwoni, zobaczymy coś szokującego w telewizji, puścimy sobie piosenkę i tak się w nią wkręcimy, że cały świat pójdzie w zapomnienie, no i zapomnimy o tym, że ten prezent trzeba było wziąć. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pewien um, przykład, bo Mogą to być nawet worki ze śmieciami, prawda? Gdy mieliśmy w zamyśle, żeby wychodząc do pracy, wyrzucić śmieci, zapominamy tego często zrobić. A wystarczyłoby sobie ten worek położyć szybko, gdy tylko sobie na ten pomysł wpadliśmy, położyć na widoku, gdy będziemy wychodzić przy butach, czy, czy gdzieś w pobliżu. Cokolwiek byśmy chcieli wziąć z mieszkania i potrzebujemy to wziąć, a powiedzmy, że nie musi to spędzać całego czasu w lodówce, czy, czy w jakimś wazonie, czy w jakimś ważnym miejscu przez Określoną długą ilość czasu możemy właśnie umieścić przy butach i nasza pamięć nam się szybko odwdzięczy, bo mimo tego, że się gdzieś tam wytrącimy z równowagi, i tak będziemy sobie w odpowiednim momencie przypominali o tym, że musimy tę rzecz wziąć. Kolejnym takim zewnętrznym narzędziem do przypominania sobie czegoś może być oczywiście najprostsza rzecz, czyli karteczka. Karteczki umieszczane na widoku, gdy wstajemy z łóżka, gdy też wychodzimy, mogą to być karteczki na drzwiach. Przy karteczkach najważniejszą zasadą jest to, aby one też pojawiały się w takich okolicznościach, gdy faktycznie wtedy potrzebujemy sobie te informacje odtworzyć. Um, czyli tak jak powiedziałem o tym prezencie, no prezent musimy sobie przypomnieć wtedy, gdy wychodzimy z domu, bo wcześniej jest ta, jest ta informacja nam troszeczkę bez, bezużyteczna. A jeżeli chodzi o karteczkę, lepiej ją sobie na przykład ustawić przy lodówce, bo taki napis, że wyciągnij teraz kanapkę i pamiętaj, żeby wziąć drugie śniadanie. Będzie wtedy bardziej użyteczny, aniżeli w sytuacji, gdy sobie gdzieś tam ją powiesimy na jakiejś tablicy korkowej w małym pokoju, bo możemy znowu spojrzeć na tę kartkę, a po chwili znowu zapomnimy, że mieliśmy, mieliśmy to drugie śniadanie wziąć. Czyli karteczki też przyklejamy, umieszczamy w takich miejscach, w których ta okoliczność ma być z głowy wywołana w tym konkretnym momencie. Też może to być karteczka przy butach, jeżeli mamy coś przy tych butach konkretnie pamiętać by wziąć. Jeżeli mamy wysłać ważnego maila, to lepiej tę kartkę przykleić do laptopa, aniżeli na lustro w łazience, co chyba jest dość oczywiste, ale zawsze warto sobie o tym przypomnieć. W XXI wieku mamy takie narzędzie jak smartfon, który tutaj jest chyba takim najbardziej oczywistym Przypominaczem zewnętrznym, natomiast nawet smartfon nie musi być zawsze idealny. Dlaczego? Bo gdy przypomnimy sobie poprzez smartfona na zasadzie budzika, który o godzinie 19:50 przypomni nam o tym, że mieliśmy zadzwonić z życzeniami do babci, pamiętajmy o tym, że smartfony bywają też zawodne. Po pierwsze, może się rozładować, po drugie, budzik może nie zadziałać, a może ten budzik zadzwoni i zaraz coś nas szybko znowu wytrąci z tej równowagi, i mimo wszystko zapomnimy do tej babci powiedzmy, przedzwonić. Przy smartfonie też trzeba pamiętać, że Tutaj musimy być bardzo precyzyjni. Musimy sobie zaplanować, że o konkretnej godzinie masz zrobić coś. A przecież nie zawsze jesteśmy pewni, czy wzięcie tego prezentu, którego, o którym już mówiłem, nastąpi o tej 19.50, czy może o 19.55, czy może o 20.10. I w tym momencie musielibyśmy nieźle żonglować sobie tym, tą, tą aplikacją do, do przypominania sobie stanu rzeczy, aby w końcu ten budzik zatrybił w odpowiednim momencie. Także to też nie jest, mimo. Tego, co się od razu wydaje, nie jest to idealne urządzenie. Jest bardzo dobre, jest skuteczne, ale też nie zawsze działa jak należy. Z takich przykładów, jeszcze zewnętrznej wskazówki, moglibyśmy sobie użyć klasyki. Ja też tutaj przeanalizowałem sobie lekturę pani Agnieszki Niedźwieńskiej. Pamięć prospektywna, geneza, mechanizmy, deficyty. Bardzo polecam, jeżeli ktoś interesuje się tematyką pamięci, to jest to. No, dosyć dobra encyklopedia wiedzy na temat tej konkretnej pamięci prospektywnej, czyli o tym, jak dealować, mówiąc językiem młodzieżowym z tą pamięcią względem przyszłości, względem przyszłych wydarzeń. I jeszcze takie przykłady zewnętrznych, wskazówek, które być może będą praktyczne w Twojej sytuacji, jeżeli po drodze z domu na siłownię miałeś w planach kupić wodę, to poprzednią pustą butelkę wody możesz na przykład położyć na swoim siedzeniu albo na siedzeniu pasażera, tak by po drodze na tą siłownię mieć w zasięgu wzroku tę butelkę, która przypomni nam o tym, że właśnie butelkę wody zamierzamy kupić. Dobrą marketingową strategią, tutaj już z własnego podwórka się podzielę, jest to, aby klientom, którzy przychodzą na przykład na Twoją konferencję, wystąpienie, załóżmy, że chcesz tym klientom zostawić ankietę. Do wypełnienia po tym wydarzeniu, żebyś miał informację o tych klientach, ewentualnie, żeby zostawili feedback, jak im się podobało. Możesz tę ankietę położyć na ich krzesłach nie w miejscu, które jest tam gdzieś na jakimś stoliku, czy, czy gdzieś tam daleko od wzroku tylko na krzesłach, żeby wywołać ten efekt przypomnienia w tym momencie musisz ją wypełnić. Później, gdyby ta czynność była odroczona, gdyby ta ankieta była gdzieś pozostawiona, gdyby była na jakimś biurku daleko no to właśnie jest to już za duży czas odroczenia. Musi to być zrobione zaraz po podniesieniu. Wtedy jest największa skuteczność. Warto też wdrożyć coś takiego jak lekki bałagan. Tutaj też fajny przykład jest, gdy musisz wysłać ważnego maila. No ale coś nagle Cię wybija z rytmu, coś Cię woła, musisz gdzieś tam wyjść z tego biura, interweniować w innej sytuacji i chcesz sobie zostawić wskazówkę, by potem na tego maila odpisać, no a smartfon w tym momencie ciężko wycyrklować, kiedy on ma Ci o tym przypomnieć, więc możesz na przykład zostawić jakieś opakowanie na klawiaturze, jakąś gumę do rzucia, jakiś taki strzępek, czegoś, kartkę i e, gdy wrócisz do swojego biurka, spojrzysz na laptopa, od razu zobaczysz wskazówkę na temat tego, że musisz wykonać te Czynność, jaką jest wysłanie ważnego maila, chociażby. Krótko mówiąc, należy pamiętać, żeby te wskazówki zawsze były też tak strategicznie umieszczone i żeby przypominały nam o tym, czy to będzie karteczka, czy smartfon, czy jakiś but, czy, czy inny element, żeby to było zawsze w takim momencie, w którym my faktycznie musimy wykonać tę aktywność, bo wtedy mamy gwarancję sukcesu. Level wyżej, ale jednak w naszym zasięgu oczywiście możliwości znajduje się coś takiego jak skazówka wewnętrzna. I to już jest, tak jak powiedziałem, troszkę większa filozofia, ale nadal możliwa do wykonania. I pierwszą taką wskazówką wewnętrzną byłoby coś, co już pokrótce opisywałem w poprzednich moich różnych filmach czy, czy, czy podcastach, coś, co nazywam intencją. Czyli mamy tę intencję, żeby zrobić dziś przyjemność przyjacielowi i um, Złożyć mu życzenia przez telefon, więc budujemy sobie intencje w ciągu dnia. Zadzwonię dziś do przyjaciela, zadzwonię dziś do babci, zadzwonię dziś do, do mojej dziewczyny, złożyć jej życzenia z okazji imienin, urodzin, etc. Taka intencja pomaga nam nastawić celownik uważności na to, żebyśmy wykonali w przyszłości tę akcję, która. Jest dla nas ważna, którą sobie zaplanowaliśmy, i tutaj możemy sobie oczywiście manewrować tak, że zostawimy sobie wskazówkę zewnętrzną, połączymy ją z wewnętrzną, i mamy w tym momencie efekt no, dosyć dużego prawdopodobieństwa na to, że faktycznie tę czynność wykonamy. Czyli na przykład karteczka gdzieś tam po wejściu do domu z napisem urodziny dziewczyny. I dodatkowo jeszcze wzbogacona o wcześniejszą intencję, że na pewno do niej zadzwonimy. No nie ma bata, żebyśmy tutaj przegrali z naszą pamięcią. Myślę, że jest to dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu niż bez tego typu przygotowania. Możemy sobie oczywiście wdrożyć wizualizację, czyli w momencie, gdy taką karteczkę czy takie intencje budujemy, to jeszcze sobie wizualizujemy, jak składamy entuzjastycznie życzenia, jak nasza dziewczyna się cieszy, dziękuję, że mi tak składasz takie fajne życzenia. I to jeszcze dodatkowo wzmaga w nas te fajne emocje, budujemy. Intencje z wizualizacją, czyli naprawdę wewnętrznie mocno się, jakby to powiedzieć, wskazówkujemy na to, żeby wykonać tę czynność w przyszłości. No i takim ostatnim elementem wewnętrznej wskazówki jest już coś, co zalecałbym osobom z dobrą pamięcią skojarzeniową, to znaczy osobom, które na przykład testowały sobie mnemotechniki już dużo wcześniej, mają wyrobioną wyobraźnię. To się przydaje, gdy mamy na przykład zamiar kupić Mleko w sklepie po drodze, chociażby, albo kupić jakieś produkty w miejscu XYZ. Możemy sobie wtedy zbudować taki obraz w głowie, skorelowany z tym konkretnym miejscem, czyli po drodze na przykład do tego sklepu, gdzie załóżmy, że tego dnia chcemy kupić ser. Chcemy kupić ser w takich plasterkach, więc wyobrażamy sobie, że mijając nasz ulubiony spożywczy, z nieba lecą duże plastry sera, które nas przygniatają na przykład. Coś w tym stylu. Albo, że drzwi tego sklepu są zrobione z dziurowego sera i każdy może tam wkładać rękę i coś sobie wyciągać. Chociażby taka szybka zabawa w skojarzenia. W momencie, gdy przechodzimy obok tego miejsca... Przechodzimy obok tego sklepu, odtwarzamy sobie te wizualizacje, to wyobrażenie. Wcześniej sobie możemy zadać jeszcze takie pytania, co się działo przy tym sklepie, jakie skojarzenie sobie zbudowałem przy tym sklepie, i w tym momencie ten ser wydobywa nam się z pamięci. Mamy ten taki trigger, taki wyzwalacz, że tak, miałem kupić dzisiaj ser. Więc, no, oczywiście, ten ser to jest taki przykład bardzo trywialny, ale czasami prawda musimy. Pamiętać o tym, żeby kupić sobie coś w aptece, troszeczkę rzeczy te ważniejsze, tak? Więc więc warto mimo wszystko sobie gdzieś tam próbować tego typu technik. Gdy na przykład nie mamy możliwości, żeby sobie skorzystać z tego smartfona, czy boimy się, że czas odroczenia tego przypomnienia w smartfonie nam nie wystarczy, albo będzie za długi, albo Albo będzie to po prostu średnio możliwe, takie wskazówki też mogą nam pomóc, ale oczywiście to już też zaznaczam, że warto jednak mieć w tym jakąś wprawę, żeby się na pewno w tym dobrze połapać. Chciałbym zostawić Cię z taką wiedzą, że jeżeli masz zamiar w przyszłości takiej za 15 minut, za pół godziny, za godzinę coś zrobić, warto zostawiać sobie wskazówki, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Oczywiście te wewnętrzne po czasie mogą dać Ci dużo większe korzyści, ponieważ jednak praca z wyobraźnią, praca z intencjami czy z wizualizacją, no na dłuższą metę bardzo nas rozwija. Natomiast te zewnętrzne no w gruncie rzeczy też nam muszą być, muszą być stosowane przez nas, no bo nasza pamięć jest tak zaprojektowana, że nie jest w stanie. Zawsze o wszystkim nas na bieżąco informować. Zatem pamiętajmy, że karteczki, telefony, czy stawianie tych prezentów przy butach, czy też takie wizualizowanie, dorabianie intencji, budowanie skojarzeń bardzo nam może zaprocentować. Pozwolę sobie jeszcze na podzielenie się moim przykładem takich wskazówek ja zazwyczaj staram się przypominać sobie w ten sposób to, że mam wyciągnąć pranie albo w ogóle je zrobić i na przykład ostatnio gdy takie pranie sobie robiłem a musiałem na chwilę wyjść z mieszkania Postanowiłem, że postawię przy wejściu do kuchni mikrofon. Widok mikrofonu na środku przedpokoju zawsze budzi wątpliwości takie zszokowanie. O co chodzi? Czemu ten mikrofon jest na środku? Więc to automatycznie uruchamia we mnie pytanie, po co ja go tam postawiłem. Zbudowałem sobie tam też taką wewnętrzną wskazówkę, wizualizując sobie, że mikrofon wirował w pralce i z niej wyleciał. Czyli zakodowałem takie połączenie między mikrofonem a właśnie pralką. I gdy tylko spojrzałem na pralkę, widziałem, że za chwilę muszę wyciągnąć to pranie z pralki. Taki prosty trik na to, żeby nie zostawiać prania w pralce, tak? Także zachęcam Cię do tego, żebyś starał się wdrożyć tego typu triki w swoje codzienne sytuacje. No i daj znać, jak ci idzie, czy ci to pomogło, czy zauważasz różnicę, czy Twoja pamięć może być wspomagana przez tego typu różne wskazówki. Mam nadzieję, że wdrożysz to z powodzeniem i zobaczysz, że ze swoją pamięcią można naprawdę współpracować na bardzo wysokim poziomie przez tak niewinne, małe, proste kroki. To był podcast Dobra Pamięć, a mnie było bardzo przyjemnie, że chciałeś wysłuchać tego odcinka do końca. No i zapraszam Cię na kolejne.